STS, zakłady bukmacherskie. Oficjalnym bukmacherem Górnika Zabrze. Szewa, ostatnio Cię nie widujemy w podstawowym składzie, ale Ty się nie zrażasz. Robię swoje, trenuję, czekam na powrót. Czekam na powrót do tego, żeby wyjść na boisko, zagrać mecz. I tyle, no. Taka jest moja rola na teraz. Trenuję. Cały czas staram się utrzymać tą formę, jak można tak powiedzieć, bliżej meczu. Czasami rezerwy pomagają, gdzie idę do meczu tam i gram. A no tak, no, tak jak mówię, no, czasami tak jest. No. Nic tu nie zrobisz. Trenuję, tak jak mówię. Utrzymuję formę, staram się i czekam na swój powrót. Ale rozczarowany się nie czujesz w żaden sposób? Nie ma po co się rozczarowywać. Idzie liga, są mecze, także no tutaj po prostu mamy przed sobą te mecze. Skupiamy się na tych meczach, przede wszystkim na przygotowaniu, na podejściu do tego meczu. A rozczarowanie no, na razie jest z boku. Tak jak mówię, nie ma po co się rozczarowywać. Ale był taki moment, gdzie trener po ciebie sięgnął. To był mecz w Grudziądzu. Trzeba było po prostu przypilnować tego korzystnego wyniku i Aleksandr Szeweluchin okazał się takim facetem, na którego można liczyć. No, staram się być zawsze przygotowany i w każdej chwili taka jest rola zmienników, że powinni wejść w każdej chwili, nie wiadomo kiedy ta chwila następnie, także nastąpi, także no, tak jak mówię, na wyjeździe mieliśmy w rachunek 2-1, nie trzeba było go utrzymać, ostatnio tam 15, może troszkę mniej minut, także byłem na to przygotowany i patrzyłem jak mecz się rozwija, także nic osobistego, nic coś poza tym. No, tak jak mówię, normalna rzecz, wszedłem z chęcią, chciałem wejść, no, zrobiłem swoje i się cieszymy, że nam się udało z tego wyjazdu wywieźć punkty. Zapraszam wszystkich kibiców na mecz z Chrobrym i bądźcie z nami. STS, zakłady bukmacherskie, oficjalnym bukmacherem Górnika Zabrze.